Siema tu Wahacz. Zapraszam na tę stronę Arkany, czyli propozycji dla osób poszukujących samochodu łączącego cechy SUV-a z jednak trochę bardziej dynamiczną linią nawiązującą do aut coupé, które jednocześnie nie chcą sięgać po produkt z segmentu premium. Egzemplarz, który przedstawiam, jest w wersji wyposażeniowej najostrzejszej, czyli RS-Line. Ma też układ hybrydowy E-Tech o mocy 143 koni mechanicznych. Startujemy! Mówiąc najostrzejszej, miałem na myśli ostrość wizualną, ponieważ RS Line, zgodnie z drugim członem nazwy, to wyłącznie pakiet zmian stylistycznych, które nie ingerują w kwestie mechaniczne. Na wygląd RS Line wpływa jednak w sposób wyraźny, ponieważ w tej odmianie przeprojektowany został przedni zderzak na taki o kształcie bardziej nawiązującym do modeli wyścigowych. Mamy też więcej czarnych akcentów, na przykład w tym kolorze są lusterka czy listwy na drzwiach, a także 18-calowe felgi o unikalnym dla testowanej odmiany wzorze. Zmiany wieńczą podwójne końcówki wydechu z tyłu, które jednak z układem wydechowym połączone nie są. Dla RS Line zarezerwowany jest też obecny w testówce pomarańczowy kolor lakieru, który nie wymaga dopłat i pozwala konkretnie wyróżnić się na ulicy, a 1500 zł ekstra kosztował z kolei czarny dach. Pomijając sportowe dodatki, to Arkana jest moim zdaniem ogólnie naprawdę ładnym samochodem, w którym Renault czerpało z rozwiązań obecnych w innych swoich modelach i udanie przeniosło je do bryły SUV coupé, przy okazji unikając wrażenia ciężkości linii bocznej, co w autach tego typu jest pewnym wyzwaniem stylistycznym. W kabinie wersja RS Line wprowadza trochę czerwonych akcentów, mamy też dyskretny znaczek na kierownicy pokrytej częściowo perforowaną skórą, a także pojawia się imitacja włókna węglowego na desce rozdzielczej i drzwiach i zmiany te, przyznam, zwracają całkiem na siebie uwagę i sportowy duch pojawia się tutaj w stopniu wystarczającym. Sam projekt deski rozdzielczej czerpie inspirację z Clio czy Captura i jest ergonomiczny i też moim zdaniem miły dla oka. Czerwone dodatki spotkać można również na fotelach w postaci szwów, mamy też częściowe wykończenie alkantarą, przy czym sam ich projekt jest wspólny z powiedzmy cywilnymi wersjami Arkany, czyli są one dosyć miękkie, lekko tylko wyprofilowane, takie akurat na dłuższe odprężające trasy. W przeciwieństwie do innych odmian w RS Line fotele w standardzie są podgrzewane i elektrycznie regulowane. Drobnym, ale satysfakcjonującym detalem kolorystycznym są też czerwone wstawki na pasach bezpieczeństwa. Aby mieć dodatki wprowadzone przez wersję RS Line, trzeba wydać 12 tysięcy złotych więcej niż za środkową w gamie odmiany Intense, przy czym poszukując rozsądnego poziomu wyposażenia, nawet bazowe Zen się nada, ponieważ tam dostaje się w standardzie chociażby dostęp bezkluczykowy, automatyczną klimatyzację, kamerę cofania z czujnikami parkowania, aluminiowe felgi 17 cali, pełne światło LED czy trochę systemów z obszaru bezpieczeństwa. Zatem wydając wyjściowe 113 tysięcy 900 zł, można podróżować Arkaną bez poczucia, że na pokładzie czegoś realnie brakuje. Za wspominaną kwotę dostaje się bazowy silnik 1.3 TCE 140 koni z automatem, dopłacając 4000 zł otrzymuje się mocniejszy wariant 160 koni z taką samą przekładnią, a jeszcze kolejna podwyżka o 4000 zł jest wymagana, aby wejść w posiadanie układu hybrydowego E-Tech, zatem różnica względem zwykłymi benzynami a hybrydą nie jest tak duża, aby odgrywała kluczową rolę podczas decyzji o zakupie konkretnego układu napędowego. Wracając do kwestii wyposażenia, to w Intense dochodzą elektroniczne zegary, większy ekran środkowy z nawigacją, kolejne systemy bezpieczeństwa z adaptacyjnym tempomatem i jest to najrozsądniejsza moim zdaniem pod kątem stosunku ceny do wyposażenia wersji Arkany, a RS Line jest propozycją dla osób, które chcą mieć ten model po prostu w najlepszym i najładniejszym dostępnym wcieleniu i zbyt wiele wtedy dodatków domówić już nie można. W testówce znalazł się jednak system audio Bose czy czarny dach, jej łączna cena wynosiła 151 900 zł. Gdyby ktoś myślał o bogato doposażonej Arkanie, ale nie chciał iść od razu z całą kwotą do salonu, to przedstawię jeszcze, ile ten samochód kosztowałby w wynajmie długoterminowym i posłużę się w tym celu ofertą firmy Carlis Polska, specjalizującej się w takim finansowaniu i będącej partnerem Wahacz TV. Omawiany egzemplarz jest też w RS Line, ale ma zwykłą benzynę 1.3 TCE 160 koni i kosztuje podobnie jak testówka, bo około 145 tysięcy zł. Przyjmując 3-letni okres wynajmu, zerową wpłatę własną i roczny limit kilometrów na poziomie 30 tysięcy, miesięczna rata za samochód wynosi 2036 zł netto albo 2505 zł brutto i w tych kwotach zawierają się przeglądy wraz z częściami eksploatacyjnymi jak klocki hamulcowe czy wycieraczki, a także pełne ubezpieczenie. Teraz w prawym górnym rogu ekranu wyświetla się link do omawianej oferty, gdzie można dostroić wszystkie parametry wynajmu pod siebie. Wrzuciłem go też w opisie filmu wraz z ofertą na leasing operacyjny Arkany. Jeśli ktoś myśli o tym samochodzie, to polecam tam zajrzeć.
Na układ hybrydowy E-Tech w Arkanie składają się dwa silniki elektryczne, jeden główny, drugi wspomagający. Jest też akumulator o pojemności 1,2 kWh, a także wolnosąca benzyna 1.6 o mocy 94 koni. Łączna moc układu to 143 konie mechaniczne, a całością steruje automatyczna skrzynia multimode. Działa ona w różnych konfiguracjach i w zależności od potrzeb albo silnik spalinowy dostarcza energię do elektrycznego, który napędza koła, albo oba silniki to robią, albo tylko elektryk. Generalnie tryby pracy są dobierane płynnie w zależności od potrzeb i kierowca nie musi sobie tym zawracać głowy. Najwięcej w kwestii przełączania układów dzieje się w mieście i w takich warunkach Arkana E-Tech pozwala na naprawdę oszczędną jazdę, ponieważ w Warszawie bez żadnego eco-drivingu uzyskiwałem około 4,5-5 litrów na setkę. To, co podoba mi się w układzie hybrydowym tego samochodu, to fakt, że pozwala on naprawdę żwawo przyspieszać tylko w trybie elektrycznym do około 45 km na godzinę i mówię tu o żwawości, przy której wymiękają niektóre hybrydy plug-in z pustymi akumulatorami. Na minus z kolei wymieniłbym momenty, w których spalinowiec odpala się zazwyczaj na kilkanaście sekund, aby podładować baterię Arkany, której napełnienie jest z grubsza trzymane w okolicach 40-80%. Wtedy benzyna trzyma wyższe i monotonne obroty, które nie są powiązane z wciskaniem gazu i tworzy to dziwny i mało przyjemny efekt akustyczny, ale na szczęście takie akcje nie dzieją się tak często, aby realnie dokuczały, chociaż czasami przyznam zwracają na siebie uwagę. Przy wyższych prędkościach spalinowiec pracuje zdecydowanie częściej i jadąc od około 90 km na godzinę wzwyż na prądzie można podróżować albo wytracając prędkość, albo ją utrzymując, ale wtedy trzeba bardzo delikatnie operować gazem. Z kolei, gdy ostro wciśnie się prawy pedał, to dzieje się to przyspieszając od zera do setki. Oraz to od 90 do 140 km na godzinę. Hybrydowa Arkana ma specyficzny styl przyspieszania, który jest bardzo płynny i przy niskich prędkościach czuje się wstępne wsparcie elektryka, a przy wyższych trzeba chwilę poczekać, aż spalinowiec wkręci się na obroty i wtedy prędkość zaczyna rosnąć, ale bez takiego powiedzmy kopnięcia, które znane jest z zaskakującego na wyższych obrotach silnika z turbo. W testowanym Renault przyspieszenie jest bardziej liniowe i ogólnie całkiem niezłe i pozwalające na bezpieczną jazdę bez szaleństw, ale przez wspominaną płynność i opóźnienie po wciśnięciu gazu wersja E-Tech Arkany jest propozycją dla osób o mniejszym temperamencie za kierownicą, a dla chcących ostrzej pojeździć lepsza może być zwykła benzyna 1.3 TCE. Za to hybryda wypada naprawdę dobrze pod kątem spalania nie tylko w terenie zabudowanym, ponieważ poza miastem na zwykłych drogach osiągałem wyniki w okolicach 4,5-5 litrów, na ekspresówkach 6 litrów, a przy prędkościach autostradowych 7-7,5 litra na setkę. Skrzynia multimode oferuje też dużą płynność nie tylko podczas przyspieszania, ale ogólnie, bo przez kilkaset kilometrów, które przejechałem w różnych warunkach testówką, nie było sytuacji, aby jakoś nieprzyjemnie szarpnęła. Ma ona tylko dziwną przypadłość przy prędkości 120 km na godzinę i ostrym przyspieszaniu, bo wtedy zawsze w tym samym momencie samochód na chwilę przestawał przyspieszać i znowu zaczynał, a lżej dodając gazu już tego nie doświadczyłem. Dźwięk silnika podczas zwiększania prędkości nie jest taki jak samochodu ze zwykłą skrzynią, która zmieniając biegi obniża obroty, ale też nie ma tutaj monotonnego wycia jak w bezstopniowcach i czuje się to jakby bardziej skrzynia miała tylko jeden długi bieg i zwiększała w nim obroty w nieskończoność. Elektroniczne zegary w Arkanie mają ekran o przekątnej 10,25 cala i bardzo dobrej jakości wyświetlonego obrazu. Jeśli chodzi o zawartość informacyjną, to mamy tutaj taki standard, komputer podróżny, system audio, nawigacja z możliwością wyświetlenia mapy pomiędzy tarczami. Jest również możliwość modyfikowania tego, co znajdzie się w prawej tarczy. Jest kilka opcji do wyboru, więc nie ma to jakichś ogromnych możliwości personalizacyjnych, ale też nie można powiedzieć, że jest ich za mało, bo wszystko co najważniejsze jest i jest też przejrzyście podane. W menu w ekranie centralnym zmieniać można również style graficzne. Tryb regularny pokazywałem wcześniej, tak prezentuje się Eco, tak z kolei Comfort, a tak widok sportowy. Obsługa elektronicznego zestawu wskaźników odbywa się przy pomocy przycisków z prawej strony kierownicy i nie stanowi ona problemu. Mamy też tutaj odbiór, odrzucanie połączeń. Z lewej strony obsługuje się aktywny tempomat. To też jest łatwe do ogarnięcia. Za kołem kierowniczym mamy joystick odpowiadający za multimedia. Tutaj mamy zmianę głośności, zmianę piosenek. Zawsze jest on w tym samym miejscu, więc trzeba się go nauczyć troszeczkę, ponieważ nie jest widoczny z perspektywy kierowcy, ale jest to ergonomiczne rozwiązanie.
System inforozrywki EasyLink w bogatszym wariancie ma wyświetlacz o przekątnej 9,3 cala i świetnej jakości, takiej samej jak na zegarach. Mamy tutaj ekrany domowe, które można sobie przewijać, a także personalizować ich zawartość, co nie jest przyjemne, ponieważ ten moduł działa bardzo wolno, ten dotyk działa w nim tak dosyć losowo, no ale na szczęście to się zmienia tylko raz, a później już można korzystać z tego, co mamy wybrane, na przykład z interaktywnych widgetów, co jest wygodne. Szybkość w innych miejscach jest ok, znaczy jak się tak przywija lewo-prawo, na przykład te ekrany, to nie jest idealnie płynnie, ale ja nie miałem żadnej sytuacji takiej realnej podczas jazdy, a nie po prostu podczas przewijania tych ekranów bez sensu lewo-prawo, żeby mi to jakoś dokuczało i utrudniało korzystanie z tego systemu. Mamy duże ikonki we wszystkich miejscach, jest bardzo dobra reakcja na dotyk, mamy też integrację ze smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay, więc jest to bardzo fajny, dopracowany system. Bezpośrednio pod ekranem mamy rząd dodatkowych przycisków. Jeszcze niżej znajduje się w pełni fizyczny panel klimatyzacji, co pozytywnie wpływa na wrażenia z jego obsługi. Żeby nie było za różowo, mamy tutaj tylko jednostrefową klimatyzację, a w tym segmencie można jednak oczekiwać dwustrefowej. Trochę niżej mamy sekcję, powiedzmy, multimedialną ładującą, ponieważ jest złącze AUX, już coraz rzadziej spotykane w samochodach. Są też dwa porty USB, gniazdo 12V, a także mata do indukcyjnego ładowania telefonu. Występuje od wersji Intense w standardzie. Dla drugiego rzędu siedzeń przewidziano kolejne gniazdo zapalniczki, a także dwa USB przy aż czterech na pokładzie. Szkoda, że chociaż jedno czy dwa nie jest w standardzie nowszym typu C. Frontowa szyba w Arkanie nie jest bardzo opadająca, jest też blisko od głowy kierowcy, skutkuje to krótkim podszybiem, mamy także dobrze widoczną maskę i biorąc to wszystko pod uwagę, wyczucie przednich krańców nadwozia, gdy gdzieś się manewruje, nie stanowi tutaj większego problemu. Widoczność na boki też jest ok, zdecydowanie gorzej robi się, gdy się spojrzy do tyłu, ponieważ tam wita nas, powiedzmy, masywny słupek, jak się bardziej skręci głowę, to dostrzeże się opadającą, niewielką szybę, która jest wysoko poprowadzona i za nią znajduje się jeszcze trochę samochodu zupełnie niewidocznego. Dlatego dobrze, że Renault nie poskąpiło w standardzie czujników parkowania przód-tył z symulacją 360 stopni, a także kamery cofania. Oferuje ona dosyć kiepską jakość, ale i tak w pełni używalną. Mamy też rozsądne pole widzenia. Jeśli ktoś chciałby mieć kamery 360 stopni w tym modelu, to musi wydać ekstra 2000 zł. Wymiary Arkany to 457 cm długości i 182 cm szerokości, a dodatkowo dostajemy w niej dosyć przeciętną zwrotność, ale akceptowalną jak na model o tych gabarytach. Jeśli doda się do tego kiepską widoczność do tyłu, to testówka wbrew układowi napędowemu jawi się jako samochód bardziej w trasę, ale w mieście wrażenia poprawić można, ustawiając tryb pracy układu kierowniczego na komfort i wtedy opór stawiany przez kierownicę jest dosyć niewielki i można lekko manewrować na parkingach, ale bez doświadczenia znanego z niewielkich mieszczuchów. Przy wyższych prędkościach preferowałem za to ustawienia sportowe, gdzie można liczyć na naprawdę solidny opór, jak na niesportowy jednak i podwyższony model. Reakcje na ruchy kierownicą są w Arkanie oczywiście wtedy trochę wygładzone dla przewidywalności prowadzenia, ale czuję się w nich też bezpośredniość na zakrętach, więc układ kierowniczy model ten ma dopracowany i gwarantujący pozytywne wrażenia podczas podróży w normalnym stylu. W kwestii zawieszenia odczuć można, że w przeciwieństwie do SUV-ów Renault, w Arkanie francuscy projektanci jednak bardziej skupili się na pierwiastku coupé, ponieważ samochód, chociaż wciąż miękko, to jednak trochę bardziej sprężyście zachowuje się na jakichś większych nierównościach i nie czuje się w nim aż tak efektu płynięcia po drodze. Ponieważ jednak na mniejszych niedoskonałościach nawierzchni nie ma twardego dobijania, opony Arkana ma dosyć grube, a dodatkowo mamy w tym modelu bardziej kanapowe fotele, to dla mnie ogólny poziom komfortu jest ok i nawet po całym dniu jazdy ten samochód nie w żaden sposób nie zmęczył. Też akustycznie, ponieważ jest on całkiem dobrze wyciszony. Dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu Arkany ma formę wyrazistych LED-owych pasków na drzwiach, a także na desce rozdzielczej. Jest możliwość sterowania zarówno intensywnością, jak również ich kolorystyką. Gdy się zmieni, to od razu modyfikują się też akcenty na centralnym wyświetlaczu, a także na zegarach. Instrumenty pokładowe podświetlone zostały prawie wszystkie na biało, tylko przycisk startera jest błękitny. Tego w kamerze za bardzo nie widać, ale gołym okiem uwierzcie mi, że jest on błękitny. Ta biel, która jednak tutaj dominuje, dobrze komponuje się z dowolną barwą, którą wybierze się w menu. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to nie ma tutaj żadnych braków. Przednie światła w testowanym modelu mają typowy dla nowych Renault kształt, w których najbardziej przyciągającym uwagę elementem są segmenty do jazdy dziennej wykonane w technologii LED i mające kształt litery C. Kierunkowskazy w bocznych lusterkach, podobnie jak wszystkie światła z przodu, też są diodowe.
Z tyłu za to kierunki są żarówkowe, a światła pozycyjne z poziomą linią łączącą lampy, choć one już są LED-owe, to mają starszy wzór, z którego Renault już zrezygnowało w Megane czy Colossie po liftingu i ten nowszy wygląda znacznie ciekawiej, więc dziwię się, że w świeżym modelu jakim jest Arkana też się on nie znalazł, bo poprawiłoby to moim zdaniem wygląd samochodu po zmroku, ale i tak prezentuje się on wtedy ok. Światła LED dostępne w standardzie należy docenić, ale niestety nie dostaliśmy w ich ramach żadnej adaptacyjności czy chociaż umieszczenia w soczewkach, co sprawia, że precyzja świecenia jest w nich co najwyżej przeciętna. Pod kątem intensywności jest już ok, ale szkoda, że chociaż w opcji do Arkany nie można zamówić znanych z innych modeli Renault świateł matrycowych. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego to typowa dla Renault karta hands-free, bardzo cienka, lekka, w ogóle nie przeszkadzająca w kieszeni. Jeśli chodzi o wykonanie, to na froncie oraz z tyłu mamy lekko matowy plastik, który po 13 tysiącach kilometrów testówce miał jedynie trochę takich mało widocznych przetarć. Dobrze komponuje się z nim dekoracyjna srebrna ramka. W górnych częściach deski rozdzielczej, a także drzwi w Arkanie mamy wysokiej jakości miękkie tworzywo. Na drzwiach znaleźć można również wstawki z ekoskóry, które obecne są tutaj. Też na podłokietnikach, które są miękkie, nawet bardzo miękkie i przyjemne w dotyku. Elementy z imitacji włókna węglowego można lubić, można nie lubić. Wizualnie mnie się one podobają, ale gdy jechałem ze słońcem za plecami, to odbijało się ono tutaj, w tym obszarze i trochę mnie oślepiało, więc jeśli chodzi o warstwę taką praktyczną, to czasami może być to problematyczne takie rozwiązanie. Na tunelu środkowym mamy matowy plastik, dobrze wyglądający, tylko trochę jest wokół dźwigni zmiany biegów fortepianowej czerni. Nie w takich ilościach, żeby jakoś specjalnie przeszkadzała. Jeśli chodzi o detale, to dobrze zostały wykonane, też odpowiednio działają. Jeśli chodzi o spasowanie, żadnych zastrzeżeń nie mam, ani podczas naciskania, ani podczas jazdy nic nie słyszałem, więc ogólnie jakość wykonania w testowanym modelu oceniam wysoko. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki niezbyt duży, ale bezpieczny zapas wolnej przestrzeni. Gdy się konkretnie wyprostuję, to moje włosy lekko stykają się z pod sufitką, ale w bardziej takim naturalnym ułożeniu ciała już tego kontaktu nie ma. Tunel środkowy w testowanym modelu należy do grona tych umiarkowanie wystających. Tylna kanapa prezentuje się tak, wyposażona została w rozkładany podłokietnik. W podłokietniku z przodu znajduje się niewielki schowek, jest również jego możliwość regulacji przód-tył. Bagażnik Arkany E-Tech ma pojemność 480 litrów, czyli o 33 litry mniej niż wariantów tylko spalinowych. Mamy tutaj dosyć wysoki próg załadunkowy, duży otwór, chociaż głównie wpływa na taką cenę jego wysokość, a nie szerokość, a także regularne kształty. Po bokach w kufrze nie ma żadnych haczyków na różnego rodzaju torby czy dodatkowych kieszeni. Mamy za to w testowanym egzemplarzu podwójną podłogę, po uniesieniu której dostrzec można już tą właściwą, a pod nią znajduje się zestaw naprawczy. Zdolności ładunkowe Arkany zmaksymalizować można poprzez złożenie drugiego rzędu siedzeń. Jeśli półka bagażnika jest w wyższym położeniu, uzyskuje się wtedy płaską podłogę, jedynie oparcia lekko się unoszą. Podsumowując, Renault Arkana to fajny model z punktu widzenia rynkowego, bo nie każdy może sobie pozwolić na coś z segmentu premium, a nie każdy też chce klasycznego SUV-a, myśląc o podwyższonym aucie tych rozmiarów. Pozytywnie wypada w nim również jakość wykonania, sposób prowadzenia czy obsługi i generalnie do takiego odprężającego podróżowania jest to dobra propozycja, przy czym Arkanę bardziej postrzegam jednak jako auto dla osób jeżdżących częściej w trasie, bo wtedy można wycisnąć najwięcej zalet tego modelu, a z kolei napęd E-Tech błyszczy głównie w mieście. Zatem wybór silnika mocno zależy tu od oczekiwań. Dla osób lubiących mocniej przycisnąć lepsze będą benzyny TCE, ale jeśli ktoś ceni sobie najbardziej płynność jazdy, niskie spalanie albo planuje spędzać testowanym modelem jednak sporo czasu w terenie zabudowanym, to hybryda będzie optymalnym wyborem. I to wszystko, co przygotowałem o hybrydowej Arkanie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Jeśli ktoś myśli o wynajmie albo leasingu jakiegoś samochodu, przypominam o carlispolska.pl. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!